Zaczęliśmy mówić, zastanawiać się wspólnie nad tajemnicą Bożej woli i postawiliśmy to pytanie tytułowe, czy mamy się jej obawiać. I zgodnie ze wskazówkami reguły świętego Benedykta sięgnęliśmy do tekstu biblijnego i tak nam wyszło w sumie, że wolą Bożą jest przede wszystkim zbawienie każdego człowieka i to darmowe. Zbawienie, na które nie tylko nie trzeba, ale nie da się zasłużyć. Zbawienie, które może być tylko przyjęte przez człowieka albo odrzucone, ale nie może być zasłużone przez jakiekolwiek uczynki. I mówiliśmy sobie, że dzisiaj sięgniemy do przykładu drugiej bohaterki naszych rekolekcji, mianowicie założycielki Instytutu Sióstr Benedyktynek Sakramentek, do matki Mechtyldy de Bara. I myślę, że wyjątkowo chyba zgodzicie się, że oddamy jej głos. Generalnie na kazaniu powinno się mówić własnymi słowami, ale to są rekolekcje, czas wyjątkowy, więc kazanie niech też będzie wyjątkowe. Wyjątkowe tym bardziej, że nie będzie to żaden jej list, ani żaden jej pobożny traktat, tylko żeby było jeszcze bardziej dające do myślenia, to będzie opis jej snu. Kobieta miała kiedyś sen, który, trudno powiedzieć dokładnie kiedy to było, jeszcze zanim zaczęły się te wszystkie sprawy związane z fundacją Instytutu Sióstr Benedyktynek Sakramentek, ale który w jakiś sposób streścił jej życie, tak jak potem pokazała historia. I ona sama ten sen opisuje i on pomoże nam lepiej wniknąć w tajemnice Bożej woli, woli człowieka i w jaki sposób one się do siebie mają. Mechtylda pisze tak, opisując od początku sen. Wydawało mi się, że byłam na targu, gdzie znajdowało się bardzo dużo sklepów, pełnych wszystkiego, co można tylko sobie wyobrazić. Ja też miałam sklep, ale wyglądał jeszcze wspanialej niż wszystkie inne. Gdy zajmowałam się oglądaniem wszystkich moich bogactw, usłyszałam donośny hałas i zobaczyłam, jak każdy biegł wołając: oto Pan. I poczułam od razu ogromne pragnienie, aby go zobaczyć. I uczyniłam, co tylko mogłam, aby odkryć, gdzie on był. Ponieważ widziałam, że zatrzymywał się przy wszystkich sklepach, myślałam sobie, że przyjdzie także do mojego. Dlatego stałam przy wejściu, aby go przyjąć, bo nie mogłam się zdecydować na porzucenie takiego pięknego sklepu jak mój, aby wyjść naprzeciw niego. W końcu mój Pan przyszedł. Był ubrany w długą białą szatę, przepasaną złotym pasem. Wprawdzie przeszedł on tylko przede mną, ale przechodząc, rzucił mi spojrzenie tak przenikliwe, że trwałam w uniesieniu i czułam się przynaglona, aby pójść za nim. I tak zrobiłam. Zabrałam jednak w sukni to, co miałam najpiękniejszego i najłatwiejszego do poniesienia. Poszłam za nim, ale w nadzwyczajnym tłumie prawie go nie widziałam. Poczułam się przynaglona nie tylko podążać za nim, ale również postępować śladami jego stóp. Wymagało to wielkiej uwagi, aby je rozpoznać wśród śladów innych ludzi. Dlatego zaniedbałam wszystko poza tym i niepostrzeżenie zgubiłam wszystko, co wzięłam ze sobą. Tłum powoli się rozproszył i znalazłam się poza miastem, sama z Panem Jezusem, za którym starałam się podążać możliwie najbliżej. Wtedy upadłam. Z całą uwagą i największym pośpiechem starałam się powrócić na dawne ślady. Prowadził mnie on drogami bardzo trudnymi, bardzo ciasnymi, kamienistymi, pełnymi cierni, na których zostawiłam obuwie, nakrycie głowy i ubranie. Miałam pokrwawione ramiona, ręce, nogi i całe ciało.
Wreszcie po takich niepojętych cierpieniach, pozostawieniu odzieży na cierniach i kolcach, zostałam przeobleczona w białą suknię i przepasaną złotym pasem, takim, jaki miał Pan Jezus. Na pięknej drodze podążałam za Nim coraz bliżej, chociaż On na mnie nie patrzył. Myślałam sobie, byleby tylko na mnie spojrzał, a byłabym zadowolona. A następnie mówiłam do siebie, przecież On wie, że Go kocham, bo czułam harmonię Jego serca z moim. Gdy tak podążałam śladami Pana Jezusa, znalazłam się na rozległej łące, gdzie trawa wyglądała na złoto, co oznacza miłość, ubarwione kwiatami. Zaprowadził mnie On następnie na wielką równinę, na skraju której znajdował się wspaniały pałac. Ale brama do niego była tak nisko i tak wąska, że była ledwie dostrzegalna. Myślałam, że nigdy się przez nią nie przecisnę i niezmiernie się tym zmartwiłam. Wówczas Pan Jezus, który wydawał się nie widzieć mnie od czasu, gdy rzucił mi spojrzenie, odwrócił się i spojrzał na mnie. I wtedy zrozumiałam, że aby wejść do tego pałacu, muszę się zupełnie wyniszczyć. W tej chwili Pan Jezus tam wszedł, a ja za Nim. Ale włożyłam tyle wysiłku, aby wejść za Nim, że nie tylko zsunęła się ze mnie tunika, ale pozostawiłam tam moją skórę, zupełnie z niej odarta. I zagubiłam się w Nim. Zagubiłam się w Nim tak zupełnie, że już siebie nie odnalazłam. Obraz bardzo barokowy, pokazujący nie tylko wielką wyobraźnię jego autorki, ale też zawierający w takiej alegorycznej formie najważniejsze intuicje dotyczące drogi duchowej każdego człowieka. Na samym początku olbrzymi optymizm. To, co mówili już ojcowie Kościoła, co stary Tertulian mówił, że dusza jest z natury chrześcijańska. I pragnienie tej kobiety, która przecież, tak jak to z tego snu wynikało, nie znała jeszcze dobrze Boga, ale w jej sercu było głębokie pragnienie, aby właśnie za Nim podążyć. A z drugiej strony jakieś takie bardzo uparte, głębokie przywiązanie do rzeczy, które od Pana Boga mogą nas oddzielić. Czyli to, co nazywamy według katechizmu dziedzictwem grzechu pierworodnego. I zwróćmy uwagę na to, że w całej tej historii, którą ona opisuje, inicjatywa absolutnie należy do Boga. To nie jest tak, jak to mówił święty Augustyn, że Bóg popatrzył z nieba na ziemię i rzekł: przyjdźmy z pomocą tym ludziom, bo żyją porządnie. Bo nie żyliśmy porządnie i nie było w nas dobra. A to, co w nas dobre, dał nam dopiero Bóg. I w jaki sposób te kolejne etapy, o których Mechtylda pisze, zakładają absolutnie inicjatywę Boga. Boga i tylko Boga. Zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób ona oddaje Jezusowi coraz bardziej inicjatywę dotyczącą swojego życia. A to, czego pragnie, to jedynie wypełniać wolę Jego, żeby czynić to, czego Jezus konkretnie od niej oczekuje. I to jest droga na całe życie, zakładająca jakąś taką wielką cierpliwość, coraz większe oddawanie inicjatywy Bogu, tracenie najpierw rzeczy, z których wyszliśmy, naszych wyobrażeń, również o tym, jaki Bóg jest, w jaki sposób powinna wyglądać nasza modlitwa, nasza pobożność, pobożność innych ludzi, modlitwa innych ludzi, wreszcie wyobrażenie Kościoła, liturgii, czegokolwiek byśmy dotknęli, a coraz większe zatopienie w Bogu. Bogu, który jest sobą i jest zawsze inny, niż nam się wydaje. To umiłowanie woli Bożej, o którym pisze Mechtylda, daje niesamowitą wolność. To jest wolność ludzi, którzy wierzą w jakiś sposób, komu zawierzyli, ale wierzą też, komu zawierzyli, bo tą gwarancją, na której oni opierają swoją ufność Boga, jest miłość, którą Bóg wcześniej ich obdarzył.
Nic dziwnego zatem, że tak jak to wczoraj była mowa, Mechtylda miała swoje małe, prywatne święto Woli Bożej. Obchodziła je co roku i w jakiś sposób z tą Wolą Bożą pragnęła się jednoczyć. Pomyślmy zatem także dzisiaj my, w świetle tej opowieści, tego fragmentu z życiorysu matki Mechtyldy de Bar, jaki jest nasz stosunek do dobrej woli Boga. W pewnym sensie to jest dokładnie to, o czym pisze dzisiaj święty Paweł we fragmencie listu do Rzymian. Wtedy, kiedy pisze o wierze Abrahama, który jednoczył się z wolą Boga wbrew nadziei. W pewnym sensie każdy z nas musi przejść przez zaprzeczenie wszystkich wyobrażeń, które ma o Bogu, o świecie i o samym sobie. To zwątpienie, czy ta utrata tych wyobrażeń, tych iluzji przyjdzie, czy tego chcemy, czy nie. Natomiast od nas zależy, czy przeżyjemy ją z Bogiem i wtedy wejdziemy do zjednoczenia z Nim, czy też przeżyjemy ją sami i wtedy zejdziemy na dno piekła.